Nadszedł ten czas. Zabieram się za kolejne anime, które wy mi polecaliście w komentarzach i na spotkaniach po konwentach. Black Clover. Nie ma lepszej okazji, by poznać się z nowym anime niż właśnie nowo wydany. Film pełnometrażowy dwa lata po zakończeniu serii anime po 170 odcinkach. Zatem Black Clover, Sword of the Wizard King, trafił na Netflix i ja nie sprawdzając niczego, nie oglądając żadnego odcinka, zabrałem się za niego i opowiem wam, jak ten film działa dla osoby nowej, jak wprowadza fandom, jak czy sprawia, że będę chciał oglądać dalej Black Clover i jak sprawdza się jako samodzielny film. Przekonajmy się! Chodź Black Clover to manga pisana przez Yutiego Tabatę, która powstaje od 2015 roku, a anime już w 2017 roku trafiło na ekrany. Opowiada ona historię głównie Asty, ziomeczka, który żyje w świecie, gdzie magia jest wszystkim, gdzie wszyscy mają magię, wszyscy potrafią czarować i tak dalej, a on żadnej magii nie ma, ale dostaje miecz, który jest antymagiczny, który pochłania całą magię. A potem różne rzeczy się dzieją, ja nie będę w to wchodził, ale anime zakończyło swój żywot dwa lata temu. Po 170 odcinkach, już wtedy mówiono, że będzie nowa historia zrobiona, która miała trafić do kin, i zresztą trafiła do kin w Japonii i miała opowiedzieć całkowicie nową historię. I skupmy się na tym. Skupmy się na tym, że ja wchodzę nie znając niczego, poza tym oczywiście, co Wam przed chwilą powiedziałem. Film zaczyna się flashbackiem 10 lat temu. Co zresztą robi często film, który próbuje nam wprowadzić wielkiego złego, który powróci, albo wielkiego dobrego, który zmaga się z jakimś traumą. Dostajemy wielkie zderzenie ogromniastego byłego Wizard Kinga, którym jest Konrad którego muszą wszyscy inni magowie powstrzymać, w tym osoba, która będzie potem Wizard Kingiem, czyli Julius, i widzimy, jak on próbuje zmienić świat, żeby właśnie zniszczyć świat. I oczywiście on jeszcze powróci. To jest króciutkie wprowadzenie, które trwa 5 minut, które pokazuje siłę naszego głównego złego, który oczywiście powróci w tym filmie. Które pokazuje nam, ok, są te różne rodzaje magów, na czym polega siła naszego Konrada, na czym polega siła naszego. Juliusa. I ja, jako osoba z zewnątrz, już wiem, okej, okay, to jest super zły, ten jest super dobry, to be, okej. Okay. I ja jestem wprowadzony. Potem oczywiście mamy napisy początkowe i dostajemy turniej. No bo nie byłby szalen, gdybyśmy nie zaczynali turniejem, bo minęło 10 lat i mamy turniej, na którym nawet od razu dostajemy kilka rzeczy e, wprowadzonych, bo mamy mnóstwo różnych postaci. I dla osoby z zewnątrz, takiej jak ja. No, ja większość z tych postaci na 100% nie rozpoznałem. Na pewno nie rozpoznałem, dlaczego ta postać się bardziej śmieje, dlaczego ta postać jest bardziej, e, pojawia się na dłużej. Jasne. Na początku dostajemy na, na przykład ujęcia na Juliusa, który jest małym chłopcem i czego ja nie kumałem, dlaczego on wygląda jak mały chłopiec, jak takie malutkie dziecko. I nie kumam, ponieważ nie obejrzałem e, anime, ale mi to kompletnie nie przeszkadza, bo szybko wprowadzamy Astę, naszego głównego bohatera, i od razu dostajemy hasełko antymagiczny miecz negowanie magii. I ja, nie wiedząc nic, już wiem. Aha, wszyscy mają magię, on nie ma magii. I znowu jestem ustawiony ładnie i mogę powolutku wkraczać w ten świat. Szczególnie, że wraca, oczywiście, wraca Konrad, wraca Konrad po 10 latach, bo musi wrócić. I my mamy w ciągu nawet chyba nie 12 minut wszystkie rzeczy wyjaśnione. Mamy stawkę. Koniec świata, który wprowadzi Konrad. Mamy zawodników, bo pokazany jest kto jest na tym stadionie, gdzie miał być turniej, bo przecież to jest Shonen. Mamy oczywiście głównego przeciwnika, czyli naszego Juliusza, który będzie w zagrożeniu. No i oczywiście Aztek, który będzie z całą ekipą jego przyjaciół będzie bronił świata bardzo proste, ale dla mnie bardzo przekonujące, bo ja od razu wiem, okej, okay, ten będzie walczył z tym, no i pierwsza walka, która się pojawia, to jest walka z tym ziomeczkiem, który jest największym przyjacielem wrogiem naszego Asty. Znowu, dla osób, które oglądają Shonen'y, to tak myślę sobie, aha, Boko, Boko no Hero Academia, te wszystkie te Dragon Ball Z, to są Nutki, które znamy, które kochamy i nienawidzimy, w zależności jak Shonen sobie z nimi radzi. Ale to jest dokładnie to, to jest dobrze robiony Dragon Ball Z, ponieważ te porównania dla mnie nie, są, są nie bez powodu. Bo tak jak tam mamy ta energia jest troszeczkę z czego innego, tak tutaj mamy magię. I to magia będzie level ponad 9000 i nie będzie kamecha tylko będzie kamecha magia. Ale to jest prawie to samo, bo znowu magia jest tak mocna, że jest w stanie wysadzić ziemię. No to kurczę Goku idealnie do tego pasuje. Tylko, że nasz główny bohater nie jest tutaj najsilniejszym na świecie magikiem, tylko właśnie najsilniejszym na świecie antymagikiem, który mówi, że nawet on. Nie mając magii, będąc z plepsu, ponieważ tutaj mamy stratyfikację społeczną, że ci, którzy mają magię, są wyżej, ci, którzy nie mają, są gorzej traktowani, więc on, jako bez magii, jest oczywiście niżej, ale on pokaże, że on zostanie Wizard Kingiem. I powtarza to w całym filmie x razy, co pasuje, co bardzo mi przypomina Wegetę. Będę najsilniejszym ze wszystkich i zresztą cały ark w Dragon Ballu będę najsilniejszy ze wszystkich. Lubię, jak film potrafi uporządkować to, i dla osoby, która nie wiedziała nic o animie, nic o mandze, ja wiem, po której stronie mam stanąć, wiem czego się spodziewać. I to jest po 10 minut filmu, który trwa prawie dwie godziny. Tyle, że od tego momentu robimy tylko i wyłącznie podnoszenie poprzeczki. Co walka, jest dramatyzm, pojawiają się postacie, które powinienem pewnie znać z przeszłości Asty, jakiś nauczyciel Asty, który od razu rzuca kilkoma fajnymi tekstami, jakiś inny ziomek, którego nie widzieliśmy, bo był na wyjeździe, więc oni zaczynają się bić i mamy te stare, klasyczne zasady. Haha, ha, pokonaliśmy złego, a zły, zrzuca jedną zbroję, i dzięki temu ja teraz mogę naprawdę użyć swojej siły. A potem, a teraz to ja już naprawdę, naprawdę użyję maksymalnej siły. A teraz to ja mogę wreszcie się nie hamować. Kurde, jak ja. Do... Wiecie, to, są, to są tak znane nutki, że myśli sobie, że to może być nudne, że to może być irytujące. Tyle, że my to dostajemy w szonenach przynajmniej 40 lat, bo mi się wydaje, że pierwsze, które ja przynajmniej kojarzę, to są początki lat 80., które ja oglądałem jako, jako jeszcze seriale. I nam się to nie nudzi, nam się to faktycznie nie nudzi. Jest coś w tym, w budowaniu fajnej relacji, w budowaniu fajnej walki, ale opieracie to chociażby na świetnych wizualizacjach. Na zabawnie tworzonych postaciach, na robionych dobrych e, e, alterego, że ta osoba jest przeciwnością tej drugiej osoby. Na charakterach, które nie muszą być super głębokie, bo tam nie ma często super głębokiej rzeczy. Na przykład Asta, ja po tym filmie mogę powiedzieć, to jest trochę dureń, nie przesadzajmy, to nie jest głęboki ziomek, który jest bardzo prostolinijny, to nie jest super wysublimowany intelektem typek, który nieustannie jest, jest, jest takim, jest, wierzy w to, że może dobro wygrać i tak dalej. On nie jest... E, tytanem intelektu. I to jest super i spoko, ale wciąż jest dobry, wciąż wierzy w rodzinę, wciąż wierzy w przyjaciół i razem z przyjaciółmi wszystko, wszystko jest w stanie zrobić. Znowu, Parele z Dragon Ball, Dragon Ball Z są ogromne. Ogromne te parele są. Ale tutaj właśnie te walki działają, ponieważ wizualnie przez najbliższą godzinę z kawałkiem jesteśmy nieustannie bombardowani. Bombardowani walkami, które są coraz większe, które są coraz bardziej zaskakujące. Każda z postaci krzyczy swoje, e, swoje ciosy. Ale, tak jakby mnie to irytowało, gdyby one były źle animowane, one są świetnie animowane. Naprawdę momentami. Jesteś takim. Szczeneczka opada, i ani na moment nie czujesz, że gubisz się w tym świecie. Mamy na przykład walkę z ziomeczkiem, który lubi lód. Zdecydowanie, to jest taki sub-zero. To jest sub-zero, ale poziom 1000. I ten ziomeczek przekracza kolejny. Najpierw sobie tym lodem uderza, potem nagle buduje ziomeczka, potem buduje cały świat, który jest wokół niego i wokół jego przeciwników. Jest nagle cały z lodu, jest wielgachny lodowy potwór, za którym jest jeszcze większy lodowy potwór. I dobrze reżyserowana scena walki nie robi tylko tego, że my będziemy widzieć kawałek potwora. Kamera spierdziela do tyłu, mega spierdziela do tyłu, robi wielgachny, establishing shot. Bardzo ważna rzecz. Oni są tu, to jest takie duże, to jest takie duże w porównaniu do nich. I dzięki temu my potem wiemy, aha, to się dzieje tu, to się dzieje tu, oni są tu, tych ludzi jest tyle, tej walki jest tyle. I dostajesz tego typu łatwych z elementów, żebyś ty zakorzenił się. Okej, okay, wiem co się dzieje, a potem zbliżamy się i pokazujemy walkę na przykład wręcz jeden na jeden i znowu tam odchodzimy, żebyśmy zobaczyli skalę tej walki. Co się stanie, jak dwie pięści się zderzyły i wybuchają góry wokół. Ważna rzecz, znowu Dragon Ball Z tutaj tysiąc razy to e, robi. I ta mega dramatyczna walka, gdzie oczywiście dostajemy to, co powinniśmy dostać. Czyli na początku nasi dobrzy dostają po dupie. Musimy się zmotywować i zacząć wykonywać pewien plan. I dostajemy ten e, wykonywanie planu, gdzie zaczynają się dziać rzeczy, które dla mnie osoby z zewnątrz są absurdalnie absurdalne. Jest sobie małe coś, co piecze ciasta, i te ciasta sprawiają, że nasze postacie super szybko odzyskują siły albo odzyskują też magię. Super, jest ziomek, który ma dom, który jest w stanie się transformować w coś w stylu samolotu. Ale tylko wtedy, kiedy inna magia ziomeczków jest podłączona do tego statku, do niego, a on przy okazji jeszcze tym jakoś steruje. I to są, i to jest coś, co akurat No Hero Academia idealnie do tego pasuje, ponieważ tam mieliśmy, każdy z nich miał inną magiczną, jakąś magiczną wtedy, to była mutanska jakaś moc, czy też super hero moc. Tak tutaj mamy magiczną moc, która jest całkiem inna. Jeden ziomek ma drzwi, w których może chować magię, albo może nam schować krowę. Nie mamy takiej sceny w filmie, ale mógłby schować krowę. I szkoda, że nie, kro, nie chowa krowy. To byłoby dla mnie ciekawe. I to jest coś, co także robią oczywiście X-Meni i, i manga lata temu mocno się tym inspirowała, że mamy właśnie mutantów. Każdy mutant ma najdziwniejszą moc na świecie. Tutaj mamy potem superbohaterską moc na świecie, co, co jest wyraźnie na podstawie komiksów Marvela i DC. Tak tutaj mamy magiczną moc na świecie. I wiecie... Różnorodność sprawia, że ty się nie gubisz, że nie nudzisz się jednocześnie. Bo łatwo jest ci rozpoznać po pierwsze projekt postaci, po drugie projekt postaci połączyć z pewną mocą. Ten napierdziela ogniem, ten napierdziela wiatrem. To co jest też tutaj ważne. Pomimo tego, że ja widzę, gdzie pojawia się fanserwis, gdzie mamy dziewczynki skąpo odziane, ale w żadnym momencie przez te dwie godziny filmu nie dostaje sceny cycki, kręcę, kręcę, kręce, kręce. Ani przez moment. Są projekty postaci, ale nigdy nie są nie, nie poświęcamy na przykład pięciu minut akcji, że ona będzie, nie wiem, biegła po prostu, no nie? Nic tych rzeczy. Za to te postacie, które wyraźnie są seksualizowane, dostają na przykład ciekawą, ciekawy jakiś charakter arc, Albo po prostu charakter. I dostajemy tu jedną postać, laseczki, która najwyraźniej lubi się kąpać w lawie i najwyraźniej jest najtwardszą laską w historii wszechświata. I ja, muszę, ja po obejrzeniu tego filmu, ja chcę obejrzeć więcej odcinków z nią, bo jest tak cudownym bds jest tak cudownym bds który dla mnie, dla tych, którzy oglądali pierwszą Akademię Policyjną, tam mieliśmy jedną taką panią, która była najtwardszą nauczycielką policyjną, która miała także ogromny biust. Ale ona była najtwardsza na świecie, była łamała ręce wszystkim i tak dalej. I dla mnie to jest parę lat tej postaci przeraźliwie, ale ty z łatwością, po tych jednych cechach charakteru, którą tutaj dostajesz, utożsamia się z tymi postaciami i kurczę, kibicujesz im. Co więcej, kibicujesz im także dlatego, ponieważ ta walka z tym złym, który mówi oczywiście z tym Konradem, który wraca z trzema innymi, e, trzema innymi byłymi Wizard Kingami, którzy mają różne inne magie, ona nie jest tylko i wyłącznie, jestem zły, bu, bu, bu jestem dobry, bu, 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 Jest tam jakaś motywacja, jest tam coś ciekawego, jest tam mówienie o tym chociażby, że ta, ten podział społeczny, który jest obecnie w świecie Black Clover, nie mam pojęcia jak on się prezentuje, ale oni gadają o nim. On nie jest sprawiedliwy, więc ja chcę zmienić. Jest próba zrobienia z naszego bohatera złego, naszego antagonisty, chociaż odrobinkę postaci trójwymiarowej, chociaż odrobinę postaci dramatycznej i tragicznej, która została skrzywdzona i dlatego chce zmienić świat, bo ma dosyć pewnego elementu X. To jest troszeczkę kasus Killmongera z Black Panthera. I kurczę, no to działa, ponieważ nie jest to tylko durna walka, nasz zwol nie jest debilem i bardzo ładnie Zasadzamy paralele pomiędzy Astą a pomiędzy Konradem. Zauważamy podobną drogę, tylko ten poszedł w pewnym momencie, skręcił w lewo, skręcił w prawo. To jest fajna rzecz, ta paralela znowu, Black Panther i Killmonger, i tutaj także ona wybrzmiewa. Więc całość przez 100 minut. Nie nudzi cię. Nieustannie Cię zaskakuje kolejną razem umarłem, nie, nie umarłem, teraz dopiero użyję potrójnej mocy, teraz będzie runda trzecia. Świetnie, naprawdę świetnie animowanymi scenami walki, świetnie reżyserowanymi także, ponieważ Ty się nigdy nie gubisz, mamy finał, rozrzucamy na cztery, a nawet pięć różnych walk ale przeskakujemy pomiędzy nimi tak, żeby to tempo, dynamika wzrostu troszeczkę, dynamika wzrostu stawki razem, żeby nigdy nie było tak, tutaj już jesteśmy, zabiliśmy, a tutaj dopiero rozpoczynamy walkę. Nie, to wszystko ma się dziać równolegle, dzięki czemu ten finał, finał będzie najlepszy, najmocniejszy. I oczywiście potem jeszcze pojawienie się artefaktów, bo muszą być artefakty, bo muszą być jakieś motywacje, tu jest troszeczkę jak troskliwy się. Zdecydowanie są tu rozwiązania jak troskliwe się, ale one mi nie przeszkadzają. Znowu głupie rozwiązania typu przyjaźń wygra ponad coś tam, mi to kompletnie nie przeszkadza w szonenie, bo jeżeli to jest uzasadnione od początku, to ja to kupuję. To ma być głupia, zabawna rozrywka. I taka absolutnie jest. Zatem kończy się 100 minut, dostajemy scenę po napisach, gdzie ja już kumam, dlaczego ta postać z tym coś robi. To jest dokładnie ta relacja, która jest prawie taka sama, jak w właśnie No Hero Academia, gdzie mamy My Hero Academia, gdzie mamy tych dwóch ziomeczków, tylko tam oni są troszeczkę irytujący, bo jeden jest zbyt prawy, a drugi jest zbyt... Ja będę największy, bo ja szczelam granatami z rąk. Oni są trochę irytujący. Tak tutaj ich relacja w tym filmie... Jest na tyle ciekawa dla mnie, że ja chcę oglądać jej więcej, ja chcę podążać za nimi. I kończy się film i ja bardzo uczciwie mówię, jako osoba z zewnątrz, oceniając tylko i wyłącznie film, jest to kompetentnie, inteligentnie, dobrze napisany, świetnie wyreżyserowany, wyreżyserowany przez tego samego typa, który reżyseruje cały serial anime, Film, który daje dobrą rozrywkę także sobie z zewnątrz, tłumacząc zasady świata, tłumacząc motywację bohaterów, nie dając oczywiście wyjaśnienia 20 czy 30 postaci, które pojawiają się w trakcie filmu, ale nie potrzebujesz ich, ponieważ uwaga twoja skupiona jest na tyle, na tych najważniejszych kilku, jeszcze jednej postaci kobiecej, która gdzieś tam się pojawia, jeszcze jednej postaci mistrza, że kumasz w trakcie filmu, dlaczego coś robią, że gdyby to nie był świat, Black Clover, a na przykład byłby to świat czegokolwiek innego, Januszów z Sosnowca, to byś powiedział: Kumam, co się dzieje w tym Sosnowcu po tym filmie? Jako film, czyli pierwsza rzecz dobry film. Druga rzecz: czy to jest zachęcające dla każdego obcego, nowego, neofity anime, który chciałby poznać Black Clover? Zdecydowanie. Po czymś takim ja chcę powiedzieć, kurde, ja chciałbym się dowiedzieć, co się działo tam wcześniej. Ja jestem zaintrygowany. Jeżeli mam być cztery, ja bym chciał się dowiedzieć, co się dzieje później, bo ja wolę bardziej dorosłych nastolatków niż młodszych nastolatków. Więc jeżeli akcja się dzieje w serialu wcześniej i nasz Asta jest młodszy, wolałbym go trochę starszego. Ale to jestem ja. Równie dobrze możecie powiedzieć, wy wolicie młodszych, więc tutaj będziecie się bawić, bawić lepiej. Więc po pierwsze, dobry film, dobre wprowadzenie dla nowych fanów. A trzecia część, czy to jest dobre dla fanów, to tutaj... Jest wasza kolej, ponieważ ja jako nie fan mogę tylko ocenić to, że jest to znakomita, w pierwszym i w drugim miejscu zrobiona produkcja. Co na tym dla mnie jeszcze raz dowodzi, że wymówki typu musisz obejrzeć serial, musisz przeczytać mangę, musisz znać wszystkie odcinki, musisz oglądać i poczytać, co gadaliśmy na forum, albo dowiedzieć się, dlaczego autor użył takiego nazwiska. Są tylko i wyłącznie tym: Wymówka mi. Absolutnie nie ma żadnego powodu, by film tego typu, który jest w rodzaju, zastanówcie się, o, to jest 170 odcinków, kończy się, czyli to zostało wprowadzone, dwa lata później robimy coś, co się dzieje potem, i 170 odcinków rozwoju bohaterów, ja teoretycznie powinienem poznać, by zrozumieć ten film, nie potrzebuję go. Da się? Da się. I Black Clover, Sword of the Wizard King jest dla mnie świetną animacją, którą Kurczę, i tutaj na koniec ja wrócę do tego, że mówiłem, że mi poleciliście. Pisaliście mi w komentarzach, oczywiście, ale osoba, która sprawiła, że to sobie zapisałem, byłem w Krakowie na jednym z konwentów anime, bo staram się jeździć coraz częściej na konwenty anime. Nie chcę w tym momencie mówić, to mógł być Magnificon, Ryukon, jakiś kon. To... I ta osoba po prelekcji pogadała ze mną, przybiła piąteczkę i opowiedziała mi o Black Cloverze i ja wtedy sobie zapisałem na mojej liście rzeczy do obejrzenia Black Lowera. Więc teraz, jeżeli oglądasz to, nie wiem, może jest malutka szansa, to ja bym chciał Cię teraz pozdrowić i to, że zajęło mi to rok, może więcej, no tak to jest, że tutaj mam tą swoją listę i czasem coś się trafi. I tu trafił się ten film, zobaczyłem premierę i nagle tak patrzę premiera, otwieram moją listę, o! I powiedziałam, idealna okazja. Zatem to jest moje podziękowanie Wam. Wam, osobom, których spotykam na konwentach. Wam, osobom, którzy piszą fajne komentarze, a nie tylko wyzłośliwiają się. Wam, osobom, które czasem spotykam na ulicy, w kawiarni, które przybijają piątkę, machają, krzyczą z drugiej strony. Wy pomagacie temu kanałowi istnieć i żyć i... To jest cudowne, że możemy robić to razem, że to nie jest, że ja decyduję sobie, a nie, to ja dzisiaj obejrzę to, zamykam się, komentarze blokuję i tak dalej. Tylko robimy to razem, bo to nie jest tylko moje zrzędzenie do kamery, ale to jest moje zrzędzenie do Was i Wasze zrzędzenie do mnie. Dziękuję Wam w każdym razie jeszcze raz za obejrzenie. Czekam oczywiście na propozycje kolejnych anime. Piszecie, ja je zapisuję i możliwe, że kolejne przede mną będą. Niedługo będzie anime kolejne w kinach i obiecuję się na nie wybrać. Zatem jeszcze raz dzięki wielkie, widzimy się następnym razem tutaj, czyli na Brodach z kosmosu. Na razie.